Na pewno słyszę ich więcej. To nie to? No biedny, zobaczcie jakie on ma oczy dziwne. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. Czekajcie, kamerę muszę zmienić. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie tutaj i niestety nie miałem materiału, słuchajcie, żeby wybudować znacznik, ale już wybudowałem znacznik, słuchajcie. No i zapisałem sobie w takim momencie, żeby ptak tutaj był na górze. Pokażę wam jak ten ptak z bliska wygląda. No pewnie niektórzy z was się zastanawiali, skąd ptak się wziął na miniaturce w poprzednim odcinku. Otóż właśnie stąd. Ciekawe, czy mógłbym na tą gałąź szybciutko wyskoczyć i ciekawe, czy ten ptak coś jest mi w stanie zrobić, czy coś, nie? Tak blisko, słuchajcie, jeszcze nie podchodziłem do ptaka. Ej, nie mogę. Mogę. A co jakbyśmy go dziabnęli? Nie mogę. Nie mogę go uderzyć. Nie jestem pewny, czy w ogóle twórcy przewidzieli, że ktoś tak blisko do ptaka podejdzie. Wow. Odbiłem się od niego. No ale ptak mi nic nie, 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 nie zrobi. Tak mi się wydaje, że mi nic nie zrobi. Znacznik, słuchajcie, już wybudowałem. Zaznaczyłem sobie go takim dmuchawcem, także tutaj już mamy z głowy. Oj, ptak akurat odleciał, także super. Ehm... Dobra. W takim razie chyba możemy stąd spadać. Chyba możemy stąd spadać. Eeeem. W poprzednim odcinku w sumie widać, jak ja się tutaj dostałem. Aczkolwiek yy, troszeczkę się męczyłem, zanim znalazłem odpowiednie wejście. Ale już już wiem, już wiem mniej więcej, jak się, jak się wchodzi tutaj. Yy, ogólnie to trzeba gliderem przelecieć z tamtej gałęzi na któregoś liścia tutaj. I w momencie, czekajcie, tutaj był pająk, nie? Gdzieś, w poprzednim odcinku go było widać. W momencie, jak już wychodzimy, tu, tu tutaj był chyba pająk, nie? Tak, ja stałem na tej gałęzi i tutaj szczeliłem chyba do niego z łuku, bo wyskoczyć nie mogłem, bo się odbijałem od tego liścia. Generalnie wystarczy podejść tutaj, e, stanąć na tym liściu, e, wskoczyć na tego liścia, wskoczyć na tego liścia, skoczyć tu, e, no i tam e, przeskoczyć sobie na gałąź. Dobra, ale ja zeskakuję na dół, słuchajcie, bo, bo ja już tam byłem, już e, nic tam nie potrzebuję stamtąd. E, w razie czego, jakbym się musiał tam dostać, no to już będę pamiętał, słuchajcie, jak tam wejść. Nie będę musiał żadnych schodów budować ani nic, e, po prostu sprytnie jakoś się tam można e, dostać. E, zastanawiam się, czy mógłbym tych zarażonych Weevili pokonać, ale wydaje mi się, że troszeczkę lipa może być z tymi Weevilami. Więc ogólnie zastanawiam się, co byśmy mogli zrobić, bo ja nie jestem pewny, czy ja mam coś zaplanowane w ogóle. Wygląda na to, że że nic nie zaplanowałem. Ogólnie, wiecie co, jeszcze w poprzednim odcinku, chyba albo jeszcze poprzednim odcinku, chciałem sprawdzić. Eee, tego, tego. Tą mutację tutaj. Eee, czekajcie, tylko musimy coś usunąć. To możemy usunąć, i to możemy wsadzić. Bo tam jest napisane, że to pomaga przy, trucizna, eee, przy poparzeniach i przy smrodzie. Więc wydaje mi się, że to będzie spoko na właśnie bombardiera, który tutaj gdzieś jest. Sprawdźmy pancerz. Pancerz jest. Na bombardiera to może być dobre. Nie jestem pewny, czy to będzie dobre na wolf spidera, bo nic o truciźnie nie jest tam napisane. Ale chciałbym to wypróbować właśnie na na bombardierze. Dobra, e... nic mi to nie dało. Ej, to ciekawe. Bo nadal jak w tym stałem, to mi zadawało to obra... Może mniejsze obrażenia mi to zadawało? Co to kurde daje? Czekajcie. E... Aura miętowego pyłku. Skóra emanuje świeżością. Wytwarzają warstwę świeżości, która zwalcza wszystkie smrody i oparzenia. Wydaje mi się, że to jest kwas jakiś. I że to są poparzenia. To są właśnie poparzenia. A smród jest od bombardii tfu, nie od Bombardiera, tylko od tego stinky baga. Ale no sami widzieliście, że nic mi to nie dało, bo nadal mnie to paliło i lipa trochę. Nie wiem o co chodzi. Eee, no ale dobra, możemy sobie to na razie dać tu. No i wrócimy, słuchajcie, do bazy. Ogólnie zastanawiam się, słuchajcie, czy nie przerobić tej jednej tyrolki tutaj. Bo generalnie, słuchajcie, zrobiłem tyrolkę w bazie. Czekajcie, pokażę Wam ją. I teraz, tak, ogólnie ja chciałem to połączyć wcześniej do tej tyrolki. Ale tak, jak patrzę tutaj, słuchajcie, to ta tyrolka jest albo na tej samej wysokości co ta, albo nawet jest troszeczkę wyżej. I wybudowałem tutaj na dole tyrolkę. Tu tą tyrolkę wybudowałem sobie na dole. Tylko, że jej niestety nie mogę połączyć, bo tak jak mówiłem też w odcinku, w którym to budowałem nie, nie tu żeby to połączyć. Wydaje mi się, że któryś z tych dmuchawców, może ten dmuchawiec tu przeszkadzał, nie mam bladego pojęcia, bo... O, widzicie? Tu jest ta dolna tyrolka, a tu jest ta górna tyrolka. I tej górnej tyrolki połączyć nie mogę, bo jest połączenie zablokowane, a tą dolną mogę połączyć. Tylko, że tej dolnej to się nie opłaca podłączać, bo... To w miejscu będę stał, jak będę próbował na niej zjechać, więc planuję, słuchajcie, wybudować tam z jedno albo dwa piętra wyżej, i wtedy myślę, że już tutaj będę mógł bez problemu sobie połączyć to. A wtedy już będzie taki spad, że naprawdę bardzo szybko tutaj będę się przemieszczał, no ale to ja sobie zrobię, słuchajcie, poza odcineczkiem, bo już za dużo, słuchajcie, za dużo babram się z tamtymi. Tyrolkami. Wiecie co? Może odwiedzimy sobie Bergla, słuchajcie, i spróbujemy może później zrobić jakąś nową tyrolkę. Na ten, na mrowisko bym chciał tyrolkę zrobić. Aczkolwiek to troszeczkę może potrwać i nie jestem pewny. Czy to jest sens? No tutaj pająka nie ma, niestety, jeszcze. Za każdym razem, słuchajcie, jak przechodzę tutaj, to sprawdzam, czy on jest, czy się nie pojawił, czy się pojawił. E, bo wiecie, jak mi ma znowu zniknąć, to lepiej sprawdzać za każdym razem, po prostu, bo, bo tak, nie? Dobra, czyli mamy, słuchajcie, zadanie na zabicie weevili i na zabicie tych zakażonych weevili, więc e, no super, no mamy dużo weevili do zabicia. Pełny ekwipunek. Dobra, no to w takim razie wracam do bazy, słuchajcie, zrzucić się ze wszystkiego. I być może wiecie co, pójdę z buta, z buta pójdę na. Podgrabie, bo tam były te zakażone Weavile. Pokażę wam tych Weavili i no zobaczymy, spróbujemy w ogóle coś tam zrobić, bo tam jest dość ciężko, tam są Stingbugi, tam są Bombardiery, Wolf Spidery, tam jest wszystko. Wszystko naraz, więc nie jestem pewny, czy sobie tam radę. Mam w razie czego, słuchajcie, jakby mi się zepsuł, to mam do naprawienia tutaj pancerza ten, zestawy naprawcze. Ale się przestraszyłem. Ej, gruczoł kwasowy leci z tych mrówek, a ja gruczoł kwasowy potrzebowałem, do czegoś na pewno potrzebowałem. I to nawet bardzo dużo tego gruczoł e, kwasowego leci. E, przestraszyłem się, słuchajcie, bo tutaj mnie nigdy nic nie zaatakowało, a nie mam pancerza z e, mrówki, dlatego mnie mrówka zaatakowała. Dobra, w każdym razie, słuchajcie. Eee. się, zarażony Rosto, czy uj, ten, e, Might. Co kurde, robi? Ja myślałem, że one tylko tam przy, przy tym gazie. Znaczy, to no, jest blisko do tego gazu. Ale nie spodziewałem się. Meszek zrostoczy, grzybicza narośl. Okej, okay, fajnie. Fajnie, fajnie. Mówiłem, że to grzyby są. Ktoś mi mówił, że to nie są grzyby, kurde. I teraz tak, no ja wyjdę po grabiach, słuchajcie, żeby zerknąć. Słuchajcie, gdzie byśmy mogli ewentualnie Tyrolkę wybudować. Ale tak, no zobaczcie, tutaj są dwa stingbagi. Bo walczą z pająkiem, no ale ten pająk nie ma najmniejszych szans. E, od nawet trzy Stingbugi są, zobaczcie. E, tam na dół się boję zejść. Tutaj jest Bombardier. Tutaj jest jaskinia ogólnie. E, z której bardzo, bardzo ciężko wyjść. Nie polecam tam wpadać nikomu. E, a obok tej jaskini, nie wiem, czy to zobaczymy. E, czyli tutaj jest dziura. Obok tej jaskini, czyli tu pod grabiami, jest jaskinia, w której chował się. Em, jak on się nazywa? Wolf Spider. No. No ale na patyku to mi laser przeszkadza trochę, nie? Bo to jest nasz znacznik. Ten znacznik to jest stary dom. Muszę ten znacznik zmienić na coś innego. A to jest nasz nowy dom. Więc troszeczkę lipa. Ale wiecie też, im wyżej będziemy się budować, tym gorzej. Więc nie wiem, czy na tym kamieniu będziemy budować tyrolkę. W każdym razie na razie mnie to nie interesuje. Stingbugi są tam. Tu jest bombardier. Ehm, no dobra, zeskakuję na dół. Coś mi zaatakowało. Przykrętam rówka. Nie masz TO robić! Tylko mi podcelownik włazić. Chodź tu. Dobra, z tamtej jaskini wychodził pająk zawsze. Tu stąd mi nic nie wyjdzie raczej. Co mnie zaatakowało? A, tam rówka pewnie. Tutaj był Raph science, ale tutaj raczej stąd nic nie wyjdzie. Słyszę tego pająka tu. Siedzi. Siedzi w jaskini pająk. Wiecie co? Ciekawy jestem, czy on wyjdzie z jaskini. o o Olera, gdyby nie te pajęczyny byłbym w stanie go zabić dobra mamy go dziada strzelec wyborowy o zobaczcie chyba se uruchomię tą mutację dobra ale ta jaskinia słuchajcie nas nie interesuje zabiliśmy se pająka który z tej jaskini może nam wyjść na plecy załóżmy sobie maskę Muszę wyrzucić niepotrzebne rzeczy, czyli, na przykład, wyrzucę to, usunąć, upuść, założę sobie świeżą. Czyli, mamy jednego slota, to mogę zjeść. Mam jeszcze takie mięsko, to jest surowe w ogóle, to nie wiem, czy to w ogóle jest sens, żeby brać. Bo, raczej się zepsuje zanim do bazy dobiegnę. I szczerze, naprawię pancerz, żeby już mi te zestawy naprawcze zniknęły. Dobra. Super, mamy trzy miejsca w ekwipunku. Tutaj mamy jeszcze truciznę, którą zapomniałem wyrzucić, i dzidę w sumie mogłem też do skrzynki schować. Mamy maskę, więc wydaje mi się, że możemy tu wejść. Nigdy, słuchajcie, mnie tu jeszcze nie było. O, o, zobaczcie, mam jakiś ten. Dookoła, widzicie? Nie tracę życia, ale. Mam jakiś taki dziwny efekt. Nie jestem pewny, czy mogę tutaj długo stać. Trochę się cykam, bo słaba widoczność tu jest. Ej, tam chyba muchę widziałem w ogóle. Najbardziej się obawiam, że będzie tutaj pająk, nie? Jakiś zarażony pająk, wiecie. A tu jest zwykły majt, to ciekawe. Oła! Cóż to kurde było? Od kiedy one strzelają czymś? Ej, no dobra, no są te. Roztocza. Ale nie widzę uivili nigdzie. A ładno, z czemu one strzelają? A no to zwykły. Patrzcie, to nawet normalnie te. Hmm, trawa taka rośnie. Te patyki, w sensie. O, tu są uivile jakieś. Tylko to jest zwykły uivil. Pajęczyny, nie za bardzo mi się to podoba. Ej, ale mamy tutaj gdzieś laboratorium. Co mnie zaatakowało? Nic nie widzę, kurde. Słońce mi zaraz znowu zajdzie. Ej, zobaczcie, tu są te... te, te grzyby. ...pode mną? Może gdzieś w jaskini tu jest laboratorium, słuchajcie. Ta, coś tu jest, zobaczcie. Zamknięte to jest. Ciekawe. Under construction, zobaczcie, koniec mapy. Czy to jest koniec mapy, czy ja to mogę na przykład przeskoczyć? Mogę to przeskoczyć. To nie jest koniec mapy, gdzie ja jestem? Próbuję dojść do końca mapy. Ciekawe. Fajne miejsce ogólnie. Fajne miejsce nawet. Zobaczcie, dużo trawy tu jest. Murek jakiś. No ale słuchajcie, nie po to tu przyszliśmy. Jeszcze żadnego zakażonego ryjkowca nie widziałem. To jest ciekawe. I ciekawe po co ta taśma tutaj jest. Under construction. A, ja mogę przez to przejść w ogóle. Ciekawe po co to tu jest? Olera, robi mi się ciemno, nic kompletnie nie znalazłem. O, tu jest Love Science. O. Jest ten. Jak tam wyjść? Tam jest chyba ich więcej. Na pewno słyszę ich więcej. To nie to? Biedny, zobaczcie jakie on ma oczy dziwne. A! O kurde, tego się nie spodziewałem. Tam jest ich więcej. One uciekają. Zrobimy tak Wow, ej, tego się nie spodziewałem, że one tak będą eksplodować. Fajnie. A, coś można z niego wziąć. Spoko. E, muszę sobie zrobić miejsce. Wiecie co? Może tak. To, to wyrzu, a to wyrzu, e, to zjem. E, a jedzonko upuszczę. Oj, zjadłem surowe. Ej, on wybuch tu? Ej, nie zaliczyło mi go przez to, że on tu wybuchł. No, nie, no to mi nie za zalicza ich, kurde. Czemu ja go nie trafiłem? I znowu go nie trafiłem. Co to kurde jest? Patrzcie, ile tu jest mrówek. Dlaczego one nie umierają? A, umierają. No to ciekawe. No i mamy noc. I co ja teraz mam zrobić, jak jest noc? Dobra, słuchajcie, eee, spróbuję znaleźć jeszcze tych ryjkowców przeklętych, zobaczcie ile tu jest mrówek, ej, to ja się dziwię, dlaczego ja nie mam mrówek nigdzie na świecie? Poczekam tu chwilę, to może wszystkie zdechną, nie? O, zobaczcie, tu już gazu nie ma, może bym sobie tu namiot wybudował? Cholera, nie mam nic do picia, kurde. I co to, to, kaseta jest? Cóż to kurde jest? Jakiś bardzo chyba kiepski odtwarzacz, Nie mam bladego pojęcia. Dobra, słuchajcie, wracam do, do tego. Może zabiję te wszystkie mrówki, kurde, bo one chyba nie chcą zginąć tu. Chodźcie wszystkie. Dobra, słuchajcie, w takim razie szukam ryjkowców, zabijam dziadów, mam nadzieję, że tym razem będę ich trafiał, nie wiem dlaczego ich wcześniej nie trafiałem, no, zobaczcie ile tu jest mrówek martwych. Dobra, no, ale nie mam nie nadzieję, słuchajcie, zresztą. że teraz zaczną mi się pojawiać mrówki normalnie przecież na tym, nie? E, ta biedronka też powinna umrzeć, kurde. Nie wiem dlaczego one tutaj przeżywają. Tu jest kolejna biedronka. E, dawno słuchajcie, biedronek w ogóle też nie widziałem tam w okolicy mojej bazy. A zawsze się tam pojawiały biedronki. Bo skoro tutaj możemy wyjść, to dlaczego tutaj nic nie ma? Jakiegoś zegarka albo coś? O, zobaczcie, całą mapę widać. Tu są jakieś rury. Wierzchołek kamiennej ścieżki, to równie dobrze może być gdzieś tam, po tamtej stronie, po prostu. Eee, tutaj jest jakaś ta. Ciekawe, co to są za rury. I tam coś jest ciekawego też. No, oprócz tego, to nic. Eee, no, szkoda. Eee, szczerze mówiąc, myślałem, naprawdę myślałem, że to będzie tutaj. Aha, super. Eee, nie wiem, niewidzialna ściana jakaś była, nie mogłem tam wyskoczyć. Dobra, nieważne. Eee, w każdym razie wracam, słuchajcie, do szukania tych przeklętych eee, Weevili. Ja pierdzielę. Jest. Eee, Traw go, proszę. Jezus Maria, udało się w końcu. Zamiast, kurde, pół godziny robiłem quest'a godzinę. Ja pierdzielę. No, przecież to jest masa. Kra. Słuchajcie. Największym problemem, słuchajcie, tego wszystkiego, tego całego quest'a było to, że tu w kamieniu... O, zobaczcie, tutaj na przykład pojawił się Weevil, ale w podłodze, nie do zabicia. E, tutaj, w tym miejscu pojawił się Weevil, ale w kamieniu, nie do zabicia. No i tak musiałem biegać w kółko i szukać bez sensu. E, rozejrzę się, słuchajcie, tutaj jeszcze e, na tej ścieżce. Tam dalej, w tamtym kierunku zobaczymy. Bo tam widziałem taki stosik kamieni, być może to jest właśnie wierzchołek kamiennej ścieżki. Zobaczymy. Aczkolwiek nie mam materiałów, i tak, i tak, żeby wybudować znacznik. Ale w sumie sprawdzić mogę, nie? Ja sobie tutaj mogę wrócić później, w każdym momencie. Tak samo jak było w przypadku fontanny dla ptaków, nie? Więc może się rozejrzę. No i w sumie zobaczcie, przespałem się. A już kurde mam znowu wieczór, nie? Cały dzień, od samego rana biegałem w kółko i nie mogłem znaleźć żadnego ryjkowca, no masakra. Może jeszcze jednego gdzieś tu znajdę takiego niezarażonego, to skończę sobie tego drugiego questa i byłoby miło. Tutaj jest mój namiotik i tutaj właśnie widziałem tą stertę kamieni. Czy to może być to? Wydaje mi się, że to mogłoby być to. No i o, o, włączył się nam pogromca mrówek. Śmiesznie, super. Eee, dobra, bo gdzieś tutaj powinien być Rough Science. Nie, jednak na dole jest Rough Science, ok. A tutaj mamy znacznik, zobaczcie, czyli nie myliłem się, słuchajcie, nie myliłem się. Niestety nie mam materiałów, chociaż mógłbym tu znaleźć. Tutaj mam koni koniczynkę. Eee, ale nie chce mi się. Dobra, ja, to, ja se tu wrócę, zapamiętam sobie, że to tutaj jest, słuchajcie. Eee, wrócę sobie na pewno tutaj zrobić, chociaż kurde, z drugiej strony, wiecie co? Jednak e, znajdę materiały i to wybuduję od razu, żeby tu już nie wracać, kurde. O kurde, tu jest woda. No to ciekawe, ciekawe, czy w tej wodzie coś jest. Aha, ja mam pełny ekwipunek i co teraz? Wiecie co, wyrzucę? Tak, łopatę wy, wyrzucę, bo jest i tak zepsuta. Te części z mrówek i pajęczyny. Dobra. No i słuchajcie, pięknie mamy to. Mamy wszystkie zadania zrobione. Jeszcze zanurkuję tutaj, bo tutaj w tej wodzie wydaje mi się, że ten Rascians będzie. Wezmę sobie Rasaienza. Słuchajcie, wracam do bazy. A Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. O jednak to nie jest tu. A jeszcze ja z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!